Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie wykazali się wiedzą historyczną i wygrali konkurs organizowany przez Radio Olsztyn. Test pod nazwą Droga do Niepodległości był otwarty dla szkół, warmiaków i mazurów. W kategorii placówek oświatowych ogólniak nie miał sobie równych. W nagrodę wizyta radiowca i audycja na żywo. Jest to nagroda, która umożliwia poznanie szkoły przez szerszą grupę, ponieważ Radio Olsztyn dociera praktycznie w całym województwie i bardzo się cieszymy, że gościmy dzisiaj Polskie Radio Olsztyn, ponieważ myślę, że troszeczkę więcej o naszej szkole dowiedzą się radiosłuchacze. Młodzież odpowiadała na pytania bez zająknięcia, a te tym razem nie dotyczyły zagadnień historycznych. To co poza lekcjami? Czy masz chwilę na jakąś swoją pasję? Tak, moją pasją jest śpiewanie i tę pasję realizuję też w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, no ale też staram się uczęszczać na inne zajęcia właśnie poza szkołą i raczej udaje mi się to. Mhm. Kiedy tylko znajdę czas, no to właśnie śpiewam. Wywiad na korytarzu szkoły nie dał się nie zauważyć. Czujne oko naszej kamery również utrwaliło to wydarzenie, które w oczach uczniów postrzegane było dwojako. W końcu to nietypowa wygrana. Nagroda powinna satysfakcjonować głównie szkołę i wszystkich tutaj, a tak osobiście to chyba nie mamy jakieś takie odniesienia. Myślę, że możemy być z siebie dumne, że zrobiliśmy coś dla szkoły, a nie dla nas, bo tutaj my co z tego mamy? W sumie nic nie mamy jako szkoła, więc to ma znaczenie. Wcześniej było powiedziane, że jest możliwość stworzenia w pobliżu szkoły jakiegoś basenu albo ewentualnie wyremontowanie sali gimnastycznej, która jest, mówiąc nawiasem, opłakane w stanie. No i niestety trochę się zawiedliśmy, ale jeśli jak już dają, to trzeba brać niestety. A może i na szczęście, może cię wezmą z tłumu, zostaniesz jakimś profesorem albo sławną osobą. No właśnie, taka forma promocji. Przypomnijmy, zwycięzcą w regionalnym teście wiedzy historycznej w kategorii indywidualnej został Cezary Wawrzyński. Odebrał nagrodę w wysokości 4000 zł. Wygraną zapowiedział, że przeznaczy na rzecz jednej z organizacji charytatywnych działających w gminie Ostróda. Organizator jasno określił zasady. Nagroda każdą ze stron winna była usatysfakcjonować, ale jak mówi przysłowie, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.